Dzień dobry, kochanie, dzień dobry. Jestem dzisiaj w bardzo dobrym nastroju. Zresztą cały tydzień jestem w bardzo dobrym nastroju, bo to był niesamowity tydzień, naprawdę. Powiem wam, że no cudownie było. Zatem witajcie, witajcie moi najdrożsi, kochani widzowie i subskrybenci i widzowie niesubskrybujący. Zaglądający do mnie. Bardzo się cieszę, że do mnie zaglądacie. Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii, które od Was dostaję w postaci i łapek w górę, i komentarzy, i właśnie subskrypcji. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona odzewem. Odzew? Bo to się tak dziwnie odmienia. Odzewem, odezwem. Ale to jest chyba odzew i odezwa. Nie wiem, która forma jest tutaj. Tak, moje językowe rozkminy, ja je uwielbiam. Pod ostatnią kawką z haftem, dzisiaj też jest kawka z haftem, jak widzicie po moich nowych miniaturach, które sobie wyprodukowałam za pomocą AI-a, czyli sztucznej inteligencji oraz czego? Kanwy, tak, to jest ten program, przed którym się z 2 lata wzbraniałam, a w końcu się polubiliśmy i umożliwił mi właśnie stworzenie takich bardzo spersonalizowanych, kawkowo-hafciarskich miniaturek. Dziękuję Wam za to, że tak licznie odpowiedzieliście, zgłosiliście się na rozdanie pod ostatnim filmem, co mnie o tyle zaskoczyło, że jak ktoś przeoczył poprzednią, ubiegłotygodniową kawkę, to może zobaczyć, że w tytule nie ma nic wspomnianego na temat rozdania. I generalnie to był zabieg, że tak powiem, z mojej strony zamierzony, ponieważ chciałam uniknąć ludzi, którzy tak naprawdę sporadycznie, z przypadku, ale zobaczą rozdanie, bo słyszałam, że są łowcy konkursów i rozdań, którzy zgłaszają się tylko właśnie pod takimi filmami. Spełniają te minimalne wymagania i robią zamieszanie, i przez to tak naprawdę zmniejszają prawdopodobieństwo, że prezent trafi do osoby, która jest wiernym obserwatorem. O. Nie lubię używać słowa fan. Natomiast subskrybentem, widzem, o, słowo widz na YouTubie, jak najbardziej ono się moim zdaniem spełnia. No i tak, no i dlatego nie pisałam o żadnym rozdaniu. Osoby, które oglądają i słuchają mnie uważnie od jakiegoś czasu, to połapały się po tytule w związku z osiągnięciem poziomu 2000 subskrybentów, bo od pół roku trąbiłam o tym, że będzie to rozdanie, i to był właśnie taki sygnał dla tych czujnych obserwatorów. No i ogłoszenie było na samym końcu godzinnego filmu. To też było zamierzone, bo jednak chciałam w ten sposób nagrodzić tych, którzy poświęcają swój czas na odbiór tego, co ja robię, i uważam, że to jest fair. Biorąc pod uwagę, ile osób się zgłosiło, to ja mam takiego strasznego dylemata, że ja mam tylko jeden prezent, a tutaj naprawdę sporo osób. Ja jeszcze nie liczyłam, no bo do 15, czyli jeszcze 3 dni można się zgłaszać. Dzisiaj, no tydzień po, jeszcze się jedna pani odezwała. Ja wiem, że moje filmy są długie i jak ktoś na przykład ogląda od początku, bo też taką osobę napisała mi, że po raz pierwszy mnie zobaczyła, jest bardzo zadowolona i leci tam wcześniejsze filmy. No wiecie, no one potrafią trwać ponad godzinkę, więc to nie jest tak hop-siup.
No i może się okazać, że ktoś ogląda, 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 a przeoczył ten i co? I no się spóźni z rozdania na rozdanie. No przykro mi będzie, ale do 15 i po 15 zamykam listę. 15 to będzie co? My dzisiaj mamy piątek, 14, 15 to będzie poniedziałek, z tego co wiem. Zatem, no, jeszcze 3 dni zostały z dzisiejszym. I to z dzisiejszym 4. No i potem będziemy wybierać szczęśliwą osobę, do której poleci mój skromny prezencik. Więc jeszcze raz bardzo chciałam Wam podziękować za tak liczny udział w tym rozdaniu. To było dla mnie zaskakujące w mega pozytywny sposób. Czyli chyba kwestie rozdania i poprzednich filmików zamknęłam. Dobrze. Kolejna sprawa. Co sądzicie o moich nowych miniaturach? Bo chciałam ujednolicić troszeczkę widok strony głównej kanału. No oczywiście powiem Wam, że nie starczyło mi motywacji i energii na to, żeby jakoś mega dużo tych filmów zmienić im miniatury. Tam chyba na kilkunastu skończyłam, kilkunastu ostatnich, no a ja tych filmów mam już ponad setkę. Chyba. Musiałabym dokładnie sprawdzić, no ale trochę tego jest, no i tych starszych na pewno na razie nie będę zmieniała, bo po prostu szkoda mi na to czasu. Natomiast uznałam, że fajnie to będzie wyglądało. To napiszcie mi, czy podobają Wam się miniatury kawki z haftem i hafciarskiego espresso. Sprawa trzecia. Popatrzcie, co ja mam. Czy Wy widzicie te słodziaki? Ja to wczoraj zobaczyłam w Biedronce. To są długopisy. Mało tego, to są długopisy zmazywalne. Czemu takich rzeczy nie było, jak ja chodziłam do szkoły i robiłam ciągle błędy? Po pierwsze, są przepiękne koteczki na tym. Ja te koteczki, jak te długopisy się skończą, a to trochę potrwa, odmontuję potem tutaj, nie wiem, oderwę je i zrobię z nich magnesiki. Po prostu kupię sobie magnesy na Allegro, te takie małe neodynowe, czy jak one się nazywają, i je bezczelnie po prostu przykleję i mam nadzieję, że to będzie działało, bo one są tak słodkie, te, one są takie gumowe, te koteczki, że no nie mogę. A poza tym zobaczcie, jakie są długopisma, jakie jest taki koteczek, no w sumie dwa koteczki, albo o, trzy koteczki tu są, cztery koteczki nawet są. Tu mam takie kosmiczne kotki, a tu mam takie koteczki. To po prostu są cudowne. Były różne zwierzątka. No, były przeróżne zwierzątka. I wiecie co, to tak bardzo fajnie piszą te długopisy. One tak piszą. Dobra, nie chcę mi się szukać kartki i Wam pokazywać, ale faktycznie może gdzieś tutaj, bo gdzieś na tym brudnopisie ja tu próbowałam je i sprawdzałam, na czym polega. O, jest ta kartka. O. One piszą w taki sposób, trochę przypomina to jak pióro wieczne i widzicie, tutaj to tak na szybko, ale na tym to, a może mi się uda? Nie zjedziesz mi? Trochę przytrzymam. To musiałabym mieć twarde coś do podłożenia, ale widzicie? To faktycznie się ściera. Na twardym stole to zdecydowanie skuteczniej jest, bo tu mam miękkie i wiecie, sobie na tkaninie próbowałam, też się lekko ściera, ale się nie spiera, przynajmniej nie chłodną wodą, bez żadnego mydła. Myślę, że mogłoby w ciepłej wodzie z proszkiem pójść, ale w 60 stopniach znika i w minus 18 się pojawia. Więc jeżeli prasujemy nasze, po praniu nasze prace, i nie będziemy ich na mróz wystawiać, to od biedy można by tym robić linie siatki. Ja nie będę ryzykowała, bo mam ten prymoski długopis, a poza tym z AliExpressu mam w koszyku jeszcze nie zapłacone, ale chyba dzisiaj lub jutro, nie, jutro nie, dzisiaj też za bardzo nie mam czasu, bo za niedługo jadę do Wrocławia, bo idziemy z mężem na koncert, potem śpimy u znajomych, potem jedziemy do naszej wioseczki, pokazać znajomym naszą działkę, no. No bo my kupiliśmy parę lat temu działkę budowlaną, na której się kompletnie nic nie dzieje, poza tym, że zrobili nam tam prąd i wodę.
Ale tam są bardzo ładne lasy, oni mają niedaleko taki domek letniskowy, no i chcemy sobie tam pojechać w sobotę, bo ma być ładna pogoda na spacer. Tak, więc prawdopodobnie w niedzielę sobie po prostu zrealizuję ten koszyk w AliExpressie i tam mam 5 czy 10, już nie pamiętam, takich wiecie, chińskich, ale właśnie wodozmywalnych, kolorowych długopisów, specjalnych do tkanin, do haftu. Więc je sobie zamówię i będę miała duży zapas, bo ten prym mam wrażenie, że na trzeciej, jak już malowałam tą kratkę na kota na tej luganie, no to już mam wrażenie, że jakoś tak bidnie, albo to była kwestia tkaniny, bidnie ciągnął. W każdym razie na razie nie zamierzam nic nowego robić, skupiam się na tych trzech haftach, które mam, w związku z powyższym styknie. Sprawa, Boże, już 10 minut, a ja jeszcze nic nie zaczęłam wyszywać, kochani. Sprawa trzecia, bo już o cudownych długopisach, które skradły moje serducho, powiedziałam. Sprawa trzecia to Viola. Viola Violetta. Ja nie wiem, czy lubi, jak się na nią mówi, Violetta, chociaż to jest moim zdaniem piękne imię. Krzyżyki i koraliki Violi. Wspaniały kanał, polecam, bo piękne rzeczy robi, długie filmy robi, co ja uwielbiam, dla mnie to jest plus. Też na swoim filmie miała rozdanie, takie konkursowe rozdanie, bo tam było pytanko i kilka osób, trzy osoby, czy dwie osoby, już nie pamiętam, u niej wygrały, między innymi Iwona z terapii Molinowej, którą też ściskam serdecznie. No i mi się udało, mimo że nie odpowiedziałam na pytanie poprawnie, to ona z osób, które nie odpowiedziały, nie zaznaczyły poprawnej odpowiedzi, też wylosowała zestawik. No i mi się poszczęściło. A Holender jasny, w zdrabkach mi się nie szczęści. Zmąż mnie zdrabkami. Ja wiem, że to jest głupie, ale 5 zł raz na 2 tygodnie, jak jesteśmy w takim specjalnym miejscu, gdzie jest taki sklep papierniczy, który sprzedaje też lotto i zdrabki. I sobie kupujemy po jednej zdrabce na zasadzie, wiecie, zamiast loda czy serniczka. Jak na razie to mi się nie poszczęściło, ja mu się tam kiedyś 5 dych poszczęściło, ale mi się nie. Dobra, wygrałam, może powinnam tego dnia, kiedy zostałam wylosowana, też pojechać po tą zdrabkę, ale roweru nie wyjęłam z tego. Przepraszam, że szeleszczę, kochani, bo wiadomo, te wszystkie hafciarskie rzeczy bardzo często są w foliowych opakowaniach. Dostałam paczuszkę pięknie zapakowaną u Iwony i na Instagramie Magdy z kanału Jezus Maria. Zamotany świat Magdusi. Można zobaczyć, jak pięknie były te paczki zapakowane. Ja oczywiście już posegregowałam. Jedyne, co sobie zostawiłam, to sznurek. Taki jutowy sznurek. Wykorzystam go do czegoś. I wygrałam tak. Kaszel. Śmieszy mnie nazwa tego lnu. Kaszel. Zresztą chyba każdego śmieszy. Zweigartu. I to jest całkiem duży kawałek. Ładny kolor, nie wiem co to za kolor, mi się kojarzy z takim fajnym piaskiem. I powiem wam, no co tu jest napisane, tu jest napisane po rosjańsku, ja nie umiem tych literków rozczytywać. I powiem wam, że nie wiem ile to jest CT, ale Iwona też dostała kaszel w podobnym kolorze i ona mówiła, że to jest 20, nie 28, 28? Bo nie jest to 32 z tego, co ja ją tam słuchałam. Bo tu nie piszą. Bo musiałabym popatrzeć, wiecie co, na naszych stronach. Więc taki kawałek kaszelu dostałam. Dobrze, że nie kaszlu. Śliczny. Nie mam pojęcia, na co wykorzystam swoje odleży. Coś mi wpadnie do głowy. I takiego rozkosznego, drewnianego konika. To się jakoś czytało. Nie pamiętam. W każdym razie to jest taki konik na biegunach. To jest cały zestaw z mulinkami. Oj, 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 oj. Tak, jest tam zestaw, motyw, drewienka, bo to jest drewniany konik.
Nie będę rozpakowywała, bo to się wszystko zaraz mi rozpadnie. Ja nie będę miała tego z powrotem złożyć i jeszcze pogubię elementy. Ale taki śliczny, świąteczny konik. Nie wiem, czy tam są jakieś koraliki, nie widzę, ale na pewno jest do wyszycia mulinkami. To bardzo dobrze, bo ja za koralikami jako materiałem do tworzenia nie przepadam. One ślicznie wyglądają, natomiast ja próbowałam. To jest dosyć upierdliwe. Ale jak to jest ładnie zrobione. Wypalone, ja uwielbiam wypalane rzeczy na drewnie, no. Więc taki śliczny drobiażdżek. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ja się strasznie cieszę w ogóle, że oj, przepraszam, że coś wygrałam. To jest niesamowicie przyjemne coś takiego wygrać. No a teraz patrzycie na mojego wilka. Jego uszy konkretnie. I tu się będzie zaczynało gdzieś oczko. I no nie zrobiłam za dużo. Wrzucam tutaj zdjęcie. Tu jest zdjęcie. Z momentu, w którym zaczynałam w tym tygodniu, widać, że niewiele przybyło. Ja będę co jakiś czas robiła, teraz jak skończę to ten tydzień, bo jeszcze w tym tygodniu robię, więc pewnie coś tam w niedzielę poskubię, chyba, jeśli będzie czas. A w przyszłym tygodniu siadam do rysia i powiem tak, no niewiele przybyło, bo kochani, bo co to jest za tydzień, Boże, taka piękna pogoda była. Niedziela, poniedziałek, wtorek. Potem się trochę popsuło, znaczy się zrobiło chłodniej. Muszę się znaleźć, bo chciałabym zacząć robić taką niteczką. Ta niteczka to jest... zaraz, ja tylko wystartuję i zaraz zacznę kontynuować. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, dobra. Mamy P. Tak. No, tydzień był niesamowicie piękny. Znaczy, pogoda w tygodniu była przepiękna. I ja niewiele siedziałam przy hafcie, bo mnie nosiło. W poniedziałek rano, pierwsze co zrobiłam, jak się obudziłam, ogarnęłam i trochę zaczęłam po domu motać, to poszłam do parku robić zdjęcia. Jestem daleko od kanwy, nie mogę trafić. Dobra. Poszłam robić do parku zdjęcia, kochani. Bo w niedzielę byliśmy z mężem na spacerze. Byliśmy na spacerze w Dąbrowach Janowickich i poznałam tam ludzi z Dolnośląskiego Okręgu Polski Związek Fotografów Przyrody, czy coś w tym stylu. I no tam nic nie sfotografowałam. Ja jakąś jaszczurkę, ale zdjęcia nie były zbyt dobre, dlatego że jaszczurka była mała, słońce było ostre. No. A wieczorem poszliśmy jeszcze do naszego parku, bo piękna pogoda była i nie chciało nam się po prostu siedzieć w domu. Wieczorem, no to popołudniem późnym. I kochani, stamtąd... mieliście tego shorta, na którym niewiele było widać, który był zatytułowany... Wybaczcie, że trzęsie, muszę zmienić po prostu kadr. Zatytułowany Parkowy Zabójca. Ja myślę, że ten tytuł sprawił, że ten short miał ponad 1000 odsłon. To jest niesamowite, jak ludzi interesują mordercy. Bo i on pokazywał, kochani, tą łasicę na łowach. To znaczy ona jeszcze nie łowiła, ona po prostu szukała, biegała i węszyła. Natomiast jeszcze nic nie złowiła, a potem znikła w gąszczu młodych chabazi. No i ja w poniedziałek liczyłam na to, że ja tam polezę i może mi się coś uda gdzieś ją tam dostrzec, zobaczyć. Ale mi się nie udało, natomiast kochani, udało mi się co innego zobaczyć. Spójrzcie, jaka śliczna. I tutaj powinniście widzieć zdjęcia małego, rudawego stworzenia. I to jest nornica ruda, kochani. Ja uwielbiam nornicę rudę i myszy. I uwielbiam je fotografować. Powiem Wam,
To nie jest łatwe do sfotografowania, ponieważ no jest bardzo, bardzo czujne. Zestresowane i czujne, no bo na nornicę rudą wszystko poluje. To jest taki fast food naszych lasów. Wszystko, co jest od niej większe i żywi się mięsem, no to nornica ruda jest dla niego jak zupka chińska. Były dwie. I w okolicy powalonych starych drzew, bo u nas w parku powalone gałęzie i drzewa zostawia się, tylko z szlaków, no z dróg się ściąga, z alejek, można raczej powiedzieć, alejki. I tam były takie powalone właśnie drzewa, tego na zdjęciach nie widać, i pełno połamanych, spadniętych, że się tak wyrażę, gałęzi. I dużo jeszcze takich młodych wyrastających i młodych klonów, i widziałam też młode kasztanowce. Zatem no, było tam dosyć gęsto. Dla niej super, bo ona mogła po prostu przemykać sobie między tymi zaroślami, tymi zwalonymi pniami, gałęziami i różnymi innymi konarami. Dla mnie niedobrze, bo ciężko ją było obiektywem po prostu z tego galimatiasu wyłowić. Ale coś mi się udało. Zobaczcie, jaka ona jest słodka. Jak spod tego listeczka wygląda. Ostre zdjęcia udało mi się zrobić tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ona na ułamek sekundy zamierała. We wtorek wróciłam, w to samo miejsce od razu poszłam, no ale generalnie wtorek nie był tak szczęśliwy. Gdzieś była, ale tak przemykała, tak daleko, a potem się schowała, że z wtorku nie mam zdjęć. Natomiast w poniedziałek bardzo owocnie właśnie było, bo udało mi się tą nornicę uwiecznić. A chciałam ją uwiecznić, powiem wam, kiedy na święta, jak jechałam do rodziców, była piękna pogoda. Ja poszłam na spacer oczywiście do lasu z aparatem i szukałam właśnie takich miejsc, gdzie nornice by sobie biegały, żeby właśnie, bo to jest tak, no albo to usłyszysz, jeżeli są suche liście, a tutaj jej nie słyszałam, bo liście niby są, ale nie są takie suche, to nie są takie dębowe liście, jak w niektórych lasach, no i jej nie było słychać, tylko ją zobaczyłam, jak przemyka właśnie po pniu zwalonym. Były dwie, więc goniły się i zobaczyłam kątem oka, że właśnie coś przemyka, i od razu wiedziałam, o co chodzi, więc wyciągnęłam mój poddupnik, bo ja mam taki specjalny, taką specjalną mikrokarimatkę z wypustkami składaną specjalną właśnie, żeby w teren to mieć. Kosztowała 6 zł na chińskiej stronie. Mąż sobie zamówił, ja sobie zamówiłam, ja to w plecaku noszę, to jest leciuteńkie naprawdę i wielkości Jaśka. Tylko, że się płaskie się składa, ale wygodnie się na tym siedzi, nie wbijają się w tyłek jakieś tam kamyszki, żwirki, gałązki i jest sucho przede wszystkim i nie brudzi się tyłka. Więc jak tylko je zobaczyłam, że one sobie gdzieś tam przemykają, to od razu zdjęłam plecak, położyłam obok, usiadłam na tyłku, na tym poddupniku i po prostu czekałam w takim miejscu, gdzie miałam dosyć dobry widok. Ja siedziałam na takiej alejce, bo to było niedaleko wału nad Oławką, ale to jest alejka, która jest stosunkowo rzadko uczęszczana przez spacerowiczów. W związku z powyższym przez około 2 godzinki, tak przez 2 godziny zrobiłam kilkanaście, kilkadziesiąt może zdjęć, ale z czego większość była jednak poruszona, nie ostra, ona gdzieś była za jakimś gałązkiem, liściem. No i to mnie minęły tam może 4 osoby. Z kijkami jakiś starszy pan na spacerze, no bo to też było o takiej godzinie, gdzie raczej spacerowiczów jest mniej, matki z wózkami i emeryci głównie chodzili. Dlatego też lubię rano chodzić na zdjęcia, jak mam możliwość, bo jest po prostu spokojniej.
No i tak, usiadłam sobie, ja to uwielbiam. Ja wtedy wpadam w taki trochę medytacyjny trans, jak przy hafcie. Widać, wszystko widać. Usiadłam sobie, no i wodziłam wzrokiem po tym fragmencie parku, gdzie spodziewałam się, że będą. No i od czasu do czasu gdzieś właśnie mi się udało zobaczyć, wtedy wiadomo, podnosiłam aparat, co nie jest takie proste, bo mój aparat waży ponad 2 kg. Z obiektywem, znaczy to głównie obiektyw tyle waży, aparat jest nieduży. No i próbowałam ją tam ułowić. No i efekty tego, no to właśnie Wam pokazałam. No, a jak to się w ogóle stało, że ja jej tam zobaczyłam? No bo jak poszłam szukać tej łasicy i posiedziałam sobie w miejscu, gdzie ją widziałam, ale nic się tam kompletnie nie działo, poza tym, że para grzywaczy chodziła i robiła dużo rabanu, a obok u nas tam robią coś z torami, ponieważ przystanek mi budują kolejowy, z czego się bardzo cieszę, nieopodal domu, to znaczy tak, że sobie piechotką będę mogła iść 3 minutki do tego przystanku i pojechać do Wrocławia pociągiem zamiast autobusem i będę miała bliżej tą stacyjkę zamiast iść po prostu na dworzec. Jak do tej pory, gdzie mam no kawałek do przejścia, pół godziny. I latem to nie problem, ale zimą byłby problem, a tak to będzie naprawdę na wylocie z Oławy na Wrocław. Super. No i z racji tego, że tam właśnie to robią, no to coś tam jeszcze pewnie modernizują od razu przy tych torach, jak już jest, że tak powiem, zmniejszony ruch. No i tam hałasowali panowie. Więc ja się szybko stamtąd zawinęłam. I poszłam ścieżką inną niż zazwyczaj i zatrzymałam się, ponieważ przepięknie śpiewała zięba. Mogłabym powiedzieć, że przepięknie śpiewał pan zięba, ponieważ to był samiec zięby, ale pan zięba kojarzy mi się z tym świrem od ukrytych terapii i bardzo nieumiejętnie napisanych książek i dziwnych wykładów i w ogóle szerzenia półprawd i naginania rzeczywistości do własnych poglądów. Ja wiem, że on może częściowo ma trochę racji, ale za bardzo puścił poręcz rzeczywistości i dryfuje w odmętach absurdu, a mało tego po prostu naciąga naiwnych ludzi na takie pieniądze, że szkoda gadać. Po prostu żadne ekstremum nie jest dobre. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. I zatrzymałam się patrząc, jak pięknie śpiewa, najpierw słuchając, potem oczywiście udało mi się zlokalizować, jak pięknie śpiewa samiec zięby. Zięba po łacinie to fringilla, a osoby, które znają Sapkowskiego, w sumie bardziej jego twórczość, a nie jego samego, wiedzą, że fringilla to była jedna z czarodziejek. I Sapkowski chyba bardzo lubił nazwy i ptaki polskie, ponieważ użył tego pięknego słowa do nazwania czarodziejki, a jedną z morderczyń nazwał tą dzierżbą z jakiegoś tam opowiadania, przydomek jej taki dał, bo dzierżba to też jest ptaszek, tylko faktycznie jest taki dosyć krwiożerczy, bo nadziewa swoje ofiary, czyli jaszczurki, małe gryzonie, czy jakieś tam chrząszcze na różnego rodzaju ciernie i ostre elementy, bo ma za mały dziób, żeby sobie z tym poradzić. Więc wspomaga się takimi naturalnymi, ostrymi elementami. No i jak się zatrzymałam, żeby sfotografować tego zięby, tą zębę, to przyleciała sikorka modra, którą tu widzicie. Ja tę sikorkę zaczęłam też fotografować i za nią zobaczyłam, że właśnie coś przemyka w poszyciu, w zaroślach. I już wiedziałam, że tam zostanę na dłużej. Nie wiedziałam, że mi się ta nitka skończy. Naprawdę nie sądziłam, ale się skończyła. No to nakładam nową.
No i kochani, widzieliście już moją nornicę. Ja już tłukłam wiele razy, że nornica nie robi nam nor w ogródkach. To nie nornice nam dewastują plantacje truskawek, tylko norniki. Osobiście jestem za tym, żeby nornicę nazwać inaczej, bo jest bardzo niesprawiedliwie oskarżana o niszczenie naszych upraw, mniejszych i większych, a ona tego nie robi. Mamy dwa norniki, w tym nornik bury i nornik nie pamiętam jaki, i one aktywnie kopią pod ziemią te takie tunele, które czasami wystają też nad ziemię i wcinają nam te wszystkie cebulki tulipanów, korzenie truskawek i całą resztę. Nornica nie potrafi kopać. Ona korzysta z norek innych wykopanych, między innymi z norek norników. A żywi się zielonymi elementami roślin nadziemnymi, jakimiś kwiatkami, jakimiś drobnymi pędami, jakimiś chwaścikami. Momencik, bo muszę teraz zobaczyć, gdzie ja jestem, dobra. W miejscu, gdzie siedziałam i gdzie patrzyłam na te nornice, miał swoją arenę właśnie do śpiewania i do zaznaczenia swojego terytorium ten samiec zięby. I on tam cyklicznie przylatywał, siadał na ulubionym patyku. Czasami siadał na młodym pędzie jakiegoś drzewka, ale miał taki swój ulubiony patyczek. Wybaczcie, że tak trzęsę, ale muszę rękę wsadzić pod spód. I tam wyśpiewywał tę swoją arię. A ja co robiłam? Jak tylko przyleciał i był fajnie usytuowany, no to trzaskałam foty. No bo jak nie korzystać? Polowałam na nornicę, a najwięcej zrobiłam zdjęć temu ptaszkowi. To jest zięba w szacie godowej, samiec w szacie godowej. On potem troszeczkę zblednie, ale zobaczcie, jak on jest ładnie ubarwiony. Jakie on ma odcienie. Samica jest o wiele bardziej taka, wiecie, szarobura. Zresztą to jest wśród ptaków bardzo częste. Z jednego powodu. Po pierwsze, taki samiec ewolucyjnie walczy o to, to jest tak zwany dobór płciowy, czyli który potrafi być bardzo destrukcyjny dla gatunku. Po prostu im bardziej jesteś widoczny, kolorowy, rozrośnięty, dziwaczny, tym większe masz prawdopodobieństwo na zaliczenie samiczki i przekazanie swoich genów. I są teorie, że te takie wielkie jelenie z prehistorycznych, można powiedzieć, czasów, one się tam nazywały, jakoś nie pamiętam, Megacerium, tak, to wyginęły głównie dlatego, że aby właśnie wygrać w tym wyścigu samców, tworzyły coraz większe poroża, które uniemożliwiały im, utrudniały im ucieczkę przed drapieżnikami, bo były coraz mniej praktyczne, czyli dobór płciowy wygrał z doborem naturalnym. Bo dobór naturalny to dostosowanie się do środowiska jak najskuteczniejsze, żeby po prostu gatunek przeżył i przekazać swoje geny, nie zginąć. A dobór płciowy, no to czasami po prostu. No i to umaszczenie, upierzenie, umaszczenie zwierząt, zwłaszcza właśnie kolorowych ptaków, to jest element doboru płciowego, bo mam być najbardziej widoczny, krzykliwy, dziwaczny, żeby mnie zobaczyła ta samiczka. Mało tego, jest to dla niej znak, że ja jestem, mam silne geny i się nie boję, ponieważ pomimo tego, że jestem taki kolorowy, to zdołałem uciec z drapieżnikom, żyję i ja te super ekstra geny przekażę moim dzieciom. Bo mam silne geny, bo jestem kolorowy i przetrwałem. W związku z powyższym mamy te piękne bażanty, pawie. A samica musi być umaszczona tak niewidocznie, bo to ona będzie siedzieć na gnieździe, ona będzie prowadzić, wodzić młode i ona ma przetrwać i się nimi zaopiekować. Bo bardzo często samiec, co? Samiec pośpiewa, zostanie wybrany, zaliczy i ma wywalone.
No nie? Kiedy dwoje rodziców opiekuje się młodymi, to nie ma między nimi dymorfizmu płciowego w jakiś sposób zaznaczonego. Patrzcie, rudziki, sikorki, strzyżyki. To są, chociaż wiecie co, chyba zięby też się samce opiekują, ale nie mam pewności, czy biorą udział w wychowaniu, powiedzmy cudzysłów tutaj, znaczy w opiece nad młodymi. No, nie wiem. Moment, szukam, gdzie jestem. Szukam, gdzie jestem i jestem tu. Ale zobaczcie, jaki on jest ładny. A przylatywał on się ze mną, oswoił po jakimś czasie z obecnością mnie. Uznał, że nie jestem zagrożeniem, bo siedzę, nie ruszam się i generalnie to wywalone. A swoje odśpiewać musi, żeby mu się tam inny samiec nie wpakował na terytorium. I naprawdę blisko pozwolił do siebie podejść, i dlatego udało mi się zrobić takie fajne portretowe zdjęcia. Pięknego, parkowego, wiosennego śpiewaka. No, jestem zadowolona z tych zdjęć, zadowolona z tego, z tych dwóch spacerów. No, a poza tym to spotkałam mamuszki. Mamuśki wiewiórkowe. I zobaczcie. Tutaj macie mamuśkę wiewiórkową w całości. I kto zobaczył suteczka wiewiórkowego, ten mi pisze w komentarzu, że zobaczył suteczka. Test na spostrzegawczość. Czyli ona już karmi młode. No już, tak, no oczywiście karmi młode, to już jest ten czas. No tutaj macie zbliżenie na jej mordkę. Jak pokazywałam na Facebooku, taka ruda nie ruda, bo u nas w parku zauważyłam, że jest to 2 lata temu, jesienią zauważyłam, że jest kilka takich brunatnych wiewiórek. I zaraz zobaczycie zdjęcie takiej typowo brunatnej, takiej prawie czarnej. I są też rude, takie standardowe rude wiewiórki. Ale mi to wyszywanie nie idzie. Jak krew z nosa. Zwłaszcza, że ja tutaj mam jeszcze jakiś niedobór krzyżykowy. I wiecie co? Jak zobaczyłam, że są te brunatne wiewiórki, i nawet mi się udało, ale to słabe zdjęcie, i nie wiem, gdzie ono jest, sfotografować z dosyć daleka, właśnie taką mamuśkę wyprężoną za jakimś pączkiem na gałęzi, było widać po prostu całe jej podbrzusze z takimi ewidentnie uwydatnionymi sutkami, taka karmiąca matka. To potem zaczęłam zauważać, że jest coraz więcej, to już rok później, zwłaszcza w tym roku zwróciłam na to uwagę, że jest coraz więcej takich wiewiórek, które są nie ani brunatne, ani rude, czyli mieszańce. I ja nie zdążyłam zgłębić tematu, ale postaram się go zgłębić. Dlaczego wiewiórki się robią? Znaczy dlaczego? Skąd się wzięło to, że one przestają być rude, a zaczynają być brunatne? Bo do tej pory było takie przekonanie, że rude są na nizinach, a brunatne są w górach. No i to by było uzasadnione, po prostu cieplej im, no więcej promieni słonecznych przyciągają i po prostu jest im cieplej. Nie w tą stronę, w tą stronę będzie mi wygodniej. No i co? One nagle, bo się i we Wrocławiu zaczęły pojawiać, one nagle stwierdziły, że no, zimy są coraz łagodniejsze. I zaczęły przywędrowywać na niziny, i to w dodatku w tej najcieplejszej części kraju. Nie wiem, czy znajdę gdzieś jakiś artykuł, jakieś badania, ale sama dla siebie chciałabym się dowiedzieć, co to się takiego zdarzyło, bo to nie są odmiany melanistyczne, czyli wiecie, na przykład czarna pantera. Czarną panterą nazywa się zarówno czarnego lamparta, jak i czarnego jaguara. To są dwa zupełnie odmienne gatunki, żyją na innych
kontynentach. Jaguar to w Amazonii, w Ameryce Południowej, a lampart w Azji i Afryce. Tak. Ale nie wiem, czy w Afryce występują czarne lamparty. Jeśli tak, to bardzo rzadko. Bardziej znane są one, właśnie, wiecie, Księga Dżungli, no nie? I Czarna Pantera Bagheera, czyli czarny lampart z Indii, czyli z Azji. No. Ale nie wiem, czy nasze ciemne wiewiórki to też jest odmiana melanistyczna, czy po prostu to jest odmiana barwna brunatna, jak niedźwiedź brunatny. Ciekawi mnie to. Jak coś znajdę i się dowiem, to wam opowiem. Ha, jak zawsze. No ale mówię, taka pogoda nosi mnie, a przez to, że mnie nosi, no to nie siedzę, nie wyszywam, bo najnormalniej w świecie jest tak, że ja zasiadam sobie do wyszywania, tu sobie porobię tam kilkadziesiąt tych krzyżyków i już, no ptaszki śpiewają za oknem, słońce świeci, no to ja już wstaję, już idę, już się ubieram, już wychodzę na spacer albo na balkon. Truskawki mi przyjechały, zamówiłam sadzonki truskawek. Odmiany powtarzające, bo mówiłam wam, że zamówię. No to wczoraj przyszły, no to poszłam do paczkomatu na zakupy przy okazji jakieś. I. Moment, dobra. I od razu je, wiecie, posadziłam, bo to takie specjalne sadzonki Frigo. To jest jakaś technologia ich przechowywania. Podobno się lepiej przyjmują. Zobaczymy, czy się przyjmą. Jak się nie przyjmą, to im wystawię negatywa. W każdym razie czytałam dużo opinii, że właśnie fajnie się poprzyjmowały, dlatego od nich zamówiłam, zaryzykowałam. Bo moje truskawki, które przezimowały, to jak szalone kwitną. No, one są jeszcze nieduże, no to kurczę. Tuśku, czy ty musisz mi się tu plątać po tym? Antek ma dzisiaj dzień haftujący, czyli wymiotuje mi coś tam mu znowu na tym brzuszku. Dobra, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ok. Poziomki też kwitną. No i wczoraj przesadziłam pomidory z tych takich małych papierowych foremek. Powiedzmy do takich większych doniczuszek no dobra, wielkości i opakowań po dużym jogurcie. Żeby mogły się już bardziej rozwinąć zanim je po prostu przesadzę, jak już będzie ciepło, do doniczek docelowych, a mam takie wielkie. No i kochani, moje cukinie mają po prawie pół metra i wyglądają jak ogórki. I mam tu na myśli krzaczki, nie owoce, się tak powyciągały. I nie wiem, co z tego będzie. Bardzo możliwe, że nic z tego nie będzie. Będę musiała po prostu z Allegro zamówić normalne, przyzwoite sadzonki wyprodukowane fachowo. Moje są z siewu, ale chyba za wcześnie je posiałam. Strasznie się wydłużyły. Zaczynają mieć pączki kwiatowe. No co jest? No nie, no tak nie powinno być. To nie jest teraz jeszcze czas na to, żeby pączkować. Więc nie wiem, czy moje cukinie mi się udadzą. Mówię, jak nie, to zamówię cztery. To nie jest duży pieniądz. A potem mam przez kilka miesięcy swoje własne cukinie. Póki nam Zielony Ład nie zabroni uprawiania warzyw. Usłyszeliście, że oni tam chcą od 25 roku zabronić amatorskiej uprawy warzyw w ogródkach, bo to jest nieekologiczne. Czajcie? Czajcie, co za bzdura? Po prostu mi się to w głowie nie mieści. Jak pod przykrywką ekologii robią z nas debili i chcą nas wziąć pod but. Żebyśmy byli uzależnieni od producentów i to oczywiście od tych producentów, którzy są zrzeszeni. To już w Stanach się dzieje. A Boże drogi, to jest po prostu niesamowite, w jakich czasach my zaczynamy żyć. Ale dobra, nie o tym chciałam. Ja nie wiem. Co zrobią działkowcy? Wszyscy tacy, wiecie, z ogródków ROD, jakim Unia Europejska, prawdę mówiąc, Niemcy zabronią uprawiać pomidorki i truskawki na ogródkach. Nie wiem, jakieś certyfikaty będzie trzeba dostawać, jakieś zezwolenia. Nie mam wykształcenia ogrodnicze, w związku z powyższym może mi się tam uda.
Ale śmiech na sali i tekst, że polskie drzewa nie pobierają CO2. Bo co? Bo się obraziły? Obraziły się na Unię Europejską i niemieckie pobierają, a polskie nie pobierają, tak? Ja słyszę wypowiedzi tych aktywistów i tych polityków lewicy, to po prostu się za głowę łapię. Gdzie ty, kobieto? Bo to jakaś kobieta się wypowiadała. Gdzie ty, kobieto, w ogóle mózg i godność schowałaś? Bo nie wiem. Hello. Dobra, koniec, koniec z tym, dlatego że założenia moje social media są apolityczne, aczkolwiek wiecie, ekologia stała się tematem politycznym, a była mi zawsze bardzo bliska i jak ja słyszę takie dyrdymały, to mnie po prostu telepie i ciężko jest mi nie poruszać tego tematu, ale obiecałam sobie, że nie będę, więc no. Zaraz ten film przepuszczę przez program, przez Jukuta. Czy coś jeszcze rzuca okiem, czy ja nie pominęłam? Mam myszkę. Mąż mi kupił, bo mi się zepsuła stara myszka. Taką myszkę, prawie kotka. Widzicie, jakie ma wąsiki, jaką ma łapeczkę. Bardzo cichutka, bardzo wygodna, ma jedną wadę. Wpada tak jakby w tryb uśpienia, jakiej dłużej nie używam i muszę chwilę pomachać i kliknąć, żeby się obudziła, żeby kursor zaczął latać. Ja się do tego jeszcze nie przyzwyczaiłam. Pokazywałam Wam już moją modraszkę. Tu są nornice, tu jest zięba i wiewiórki. Tak. Wiewiórki. Nie mam rudej wiewiórki na tych zdjęciach, ponieważ nie udało mi się spotkać w parku w takim, że tak powiem, sfotografować. Dobra, no, nie będę kombinować. Nie udało mi się sfotografować, nie było ładnie uwidocznionej takiej typowej rudej baśki. Właśnie mam taką ciemną i taką takiego mieszańca. A nie mam takiego typowego rudzielca. Te wiewiórki są mniej rude niż ta nornica, tak patrzę. Bardzo lubię wiewiórki. Wiecie, że wiewiórki są wrogami ptaków? Wiecie, że potrafią opędzlować gniazdo z jajek i piskląt. Ale powiem Wam, że to jest trochę chore, że tak potrafimy się polaryzować. Że miłośnicy ptaków są wrogami wiewiórek. To jest naturalne, tak było zawsze, na miłość boską, że tak to ewoluowało, że wiewiórka potrafiła wpierdzielić jajka i pisklaki i tu nie ma co być wrogiem wiewiórek. No ale wiecie, my lubimy sobie znaleźć wroga. Wroga wśród kotów, bo zabijają ptaszki. No ja nie jestem fanem wypuszczania kotów z domu. Kot to jest zwierzę domowe. Chociaż, dobra, za krótkie. Chociaż ludziom się wydaje, że nie, ale kot jest udomowiony w inny sposób niż psy, krowy, kozy i owce. Ale jest to zwierzę domowe. I chociaż potrafi przeżyć bez ludzi, no to jest traktowane i prawnie, i w ogóle jako i ekologicznie, jako zwierzę udomowione, więc ma być w domu. I ja wiem, że kotek się cieszy, kiedy chodzi sobie po dworze, ale jeżeli chodzi sobie po dworze bez żadnych zabezpieczeń, to może marnie skończyć, złapać chorób, być potrąconym, zastrzelonym, ponieważ jest koty wolno chodzące są uznawane za zwierzęta inwazyjne, więc myśliwi mają prawo je odstrzelić. To jest smutna prawda. Więc dobrze by było dla kotków, żeby jednak siedziały w domach albo w zabezpieczonych ogrodach, wolierach i koniecznie, jeżeli już muszą wychodzić i mają ten ogród zabezpieczony, a jednak tam ptaszki wpadają, to coś, czego do tej pory
Bardzo nie lubiłam, ale teraz uważam, że dla ptaszków jest to dobre. W domu nie ma sensu, ale na dworze obroża z dzwoneczkiem, żeby dać szansę tym stworzeniom na ucieczkę, żeby go usłyszały. Bo kot to dobry drapieżnik, skuteczny przede wszystkim. Zaczynam nowy. Nowy kolorek, bardzo podobny do tamtego. Bo liczba ptaków małych się drastycznie zmniejsza, ale nie przez koty. Koty, owszem, teraz w tej sytuacji, bo na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, niestety, no, nie pomagają ptaszkom, ale ilość małych ptaków śpiewających zmniejsza się i nie tylko małych. Przez nas, przez ludzi. My jesteśmy temu winni. No nie koty. No pośrednio z powodu kotów, przez koty też my jesteśmy winni, no bo je puszczamy, tak? Rozmnażamy na potęgę i puszczamy. Bo dalej pokutuje przekonanie, że każda kotka musi raz w życiu mieć kocięta i sterylizując to my jej robimy krzywdę. No Boże, jaki zabobon rodem z XIX wieku, no. Nie musi mieć kociąt, a nawet powiem wam, nie powinna. Bo za dużo jest tego wszystkiego bezdomnego, chorego, zaniedbanego. Potem widać te kociaki gdzieś tam biedne. Sama mam przecież takie dwa w domu. Było odłowione przez fundację, uratowane. Już moja Keira została złapana tylko dlatego, że była zbyt słabym kociakiem, zbyt chorym, żeby uciec. Jej matka z młodymi, z jej rodzeństwem, które było sprawniejsze, zdołała uciec. Potem odłowili na klatki łapki, ale Keira po prostu zgarnęli z chodnika pod, czy tam z gruntu pod elektrownią, bo była umierająca na koci katar. Dlatego nie ma oka, bo ta infekcja jej oko po prostu normalnie świecie wysadziła. Zobaczcie sobie w internecie te piękne zdjęcia, w których jest pokazane to, co koci katar robi z oczami u kociąt. No i 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i zobaczycie, czy na pewno każda kotka powinna mieć chociaż raz w życiu kocięta. A co potem z tymi kociętami zrobić? Mają tak biegać po ulicy, umierać pod autami zagryzane przez wolnobiegające psy. Umierać na kocie katary i inne fipy. Fip i FIV to są takie wirusowe, groźne choroby niedoboru immunologicznego, które po prostu i są mega zaraźliwe i zabijają koty. Fundacje są zapchane, schroniska pękają w szwach. Koty w schroniskach zdychają, dlatego że są zamknięte, odizolowane i nie potrafią tak. Kot w schronisku długo nie pociągnie. Pies może tam żyć kilkanaście lat. W marnych warunkach, bo w marnych warunkach, ale potrafi jakoś jako organizm się zaadaptować. Koty w życiu zaczynają chorować, wpadają w kocią depresję, przestają jeść i zdychają. Dlatego fundacje tak bardzo często piszczą i proszą o domy tymczasowe dla kotów. Bo w domu tymczasowym kot jeszcze pociągnie, pożyje. Poczeka na tego w końcu wymarzonego opiekuna. Ale mi się moralizatorski odcinek zrobił, a nie chciałam. Ale to tak wiecie, taki swobodny strumień myśli i tak w pewnym momencie to wszystko się ze sobą wiąże. Na swoim kanale Sysia, pozdrawiam, miała taką tendencję, że jak przychodziła wiosna i zaczynał się sezon ogrodowy, to podejrzewam, ma każda hafciarka, która ma ogród,
Spadało tempo wyszywania, ponieważ ogród nie poczeka. Ja się zgadzam, że ogród nie poczeka. U mnie co prawda nie ma ogrodu, a mój balkonowy ogródek no też nie poczeka, ale on nie wymaga dużych nakładów pracy. Ale z powodu tego, że zaczęła się wiosna, wiosna to jest mój ulubiony dzień. To jest mój ulubiony okres w roku, bo po prostu ja wtedy odżywam. Fotograficznie odżywam. Ja wtedy po prostu czuję, że muszę iść do lasu albo do parku, usiąść w zaroślach, zatopić się, przy okazji zrobić jakieś zdjęcie. Przy czym ten czas się kończy, myślę, że tak. Jak się w lasach robi ciemno, mocno już liście na drzewach tam wysoko wybujają, spada światło i robi się bardzo gorąco. Lipiec, sierpień to ja już wtedy mam posuchę fotograficzną. Nie, jeszcze w tym roku może być czerwiec, bo naprawdę mamy przesunięcie i obawiam się, że w tym roku nie będę miała kiedy z mężem trafić na migrację, godowe migracje salamander. A liczyliśmy, ale na to, że pojedziemy tam, gdzie w tamtym roku fotografowałam salamandry w górki, ale nie mamy za bardzo kiedy, który weekend w kwietniu pojechać, a myślę, że z początkiem maja będzie już po wszystkim. Więc no niestety, jak mi się nie uda, to Wam pokażę zdjęcia z ubiegłego roku. Po prostu. A może się uda? Może w górkach wcale nie jest aż tak bardzo przyspieszony moment. Dobrze robię? Nie, dobrze robię. Tak przyspieszony ten moment wybuchu wiosny. Może salamandry jednak ruszą z początkiem maja, bo na majówkę chcieliśmy jechać. W nasze tutaj górki stołowe i okolice. Ach, zaczęłam ćwiczyć te moje ręce, żeby te pompki w końcu zrobić. I mam zakwasy i wyszywa mi się też przez to trudniej, no bo mi się, jak mam zakwasy, a zakwasy mam na tych mięśniach, które bolą, kiedy wieszacie firanki, i na tych tutaj koło obojczyka, tu z przodu. No i faktycznie w jakimś czasie czuję, że napinają mi się te mięśnie. Nadal jeszcze nie. Znaczy, wiecie, teraz nie sprawdzałam, czy umiem zrobić pompkę. Nie chcę jeszcze. Ale generalnie pracuję nad tymi mięśniami i biorąc pod uwagę, że one były w bardzo posuniętej formie zaniku, no to teraz troszeczkę niewiele trzeba, żeby zaczęły boleć, żeby mi się robiły zakwasy, ale wiecie, jak się robią zakwasy, znaczy to jest niewłaściwe określenie, bo to nie bolą nas zakwasy, tylko bolą nas po prostu poprzerywane włókna mięśniowe, które potem się wypełniają białkiem, znaczy no białko jest potrzebne do odbudowy, do narastania tkanki mięśniowej i dlatego się mięsień powiększa. Dlatego kiedy panowie na siłowni koksując mocno tam ciężary podnoszą, robią sobie krzywdę, robią sobie te mikro uszkodzenia, potem łykają odżywki białkowe albo jedzą jajko ze stekiem, to po prostu powodują, pomagają przyrostowi tego mięśnia, bo te mikrouszkodzenia są wypełniane nie blizną, tylko po prostu nową tkanką mięśniową i mięsień się powiększa. Cudowna, po prostu fenomenalna umiejętność naszego organizmu. No to mi się porobiło kilka, nawet nie kilka mikrouszkodzeń. Więc jestem dumna z siebie, że cokolwiek robię, naprawdę czuję się lepiej z tego powodu. I co prawda nie zamierzam koksić, aczkolwiek powiem Wam, że chciałabym. To jest dziwne, że chciałabym po prostu mocno rozbudować swoją tkankę mięśniową. Czy ja to jeszcze gdzieś mam te widełki? Tu mam widełki. Bo to, co ja teraz wyszywam, to jest taki znaczek, jak wygląda to jak widełki.
Ja wiem, że u kobiet to nie wygląda ładnie, ale zawsze marzyłam o tym, żeby mieć taki piękny kaloryfer na brzuchu i mięśnie na rękach i no. Być takim małym, jak to się czasami mówi, kafarem. W ogóle co za słowo kafar? No bo ja mam 1,56 m. Tak, wiem, kochanie, zwymiotowałaś, a teraz jesteś głodny. Będzie mi teraz jęczał, ale tak już, o, godzina. A ja wam nie powiedziałam. Uwaga, ogłoszenie Luny. Ponieważ od Wioli dostałyśmy oprócz suwenirów hafciarskich jeszcze słodkość. Przepyszną słodkość, którą bez żalu zaznaczam. Chociaż wiecie, że jestem antycukrowa, ale kocham słodycze. Zjadłam. Po prostu z kawusią wchłonęłam, było pyszne. Wiecie, no słodycze z rodziny Kinder są smaczne. Zostałam oświecona. Znalazłam igłę. Nie wiem, kiedy ją zgubiłam, ale właśnie ją wymacałam na kanapie. Zostałam oświecona, natchniona niczym jakiś święty z dawnych czasów. Mądrością wszechświata. To jest po prostu pierwsze prawo kosmiczne. Uwaga, uwaga, pierwsze prawo kosmiczne brzmi tak, że słodycz sprezentowany nam przez koleżankę hafciarkę nie tuczy. Kropka. Mówi się, że kradzione nie tuczy, ale nie, 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 kochani. Kradzione tuczy dwukrotnie. Słodkość sprezentowana przez koleżankę hafciarkę nie tuczy absolutnie. O, Antek się zgadza, nie wiem, czy słyszeliście. Przepraszam. Zaschło mi w gardle. Kochani, ponieważ zaschło mi w gardle, kot się zrobił głodny. Mamy godzinę i 2 minuty. Ja chyba powiedziałam już wszystko, co chciałam powiedzieć. To się będę z wami żegnać. Bardzo, bardzo serdecznie wam jeszcze raz dziękuję za tak szeroki odzew pod ostatnim filmem. Za wszystkie wyrazy sympatii, za subskrypcje, komentarze i tak dalej. I za cierpliwe wysłuchanie tego, co gadałam. I dziękuję Wam też za pozytywny odbiór mojego wywodu na temat diety, na temat odżywiania, może tak. Bo tam usłyszałam, że nie jesteśmy na diecie. No nie, no to jest skrót myślowy. Dieta to jest po prostu sposób odżywiania, skrót. To nie jest dieta odchudzająca, jest również dieta na przyrost masy, no. Tylko w potocznej mowie przyjęło się mówić, że jak ktoś jest na diecie, to znaczy, że się odchudza, ale tak naprawdę jak ktoś jest na diecie, to jest na specjalnym jakimś sposobie odżywiania, cichutusiek. I żeby uzyskać jakiś cel, czy przyrost masy mięśniowej, czy zrzucenie tkanki tłuszczowej, czy dieta bezglutenowa, czy dieta bez produktów mlecznych z powodu jakichś alergii, chorób, czy dieta uzupełniająca niedobory, sposób odżywiania. Więc bardzo Wam dziękuję za to, że tak miło został odebrany ten temat, który poruszyłam. Obawiałam się, jak Wam mówiłam, ale uspokoiliście mnie. Może czasem coś jeszcze opowiem. Jakby ktoś miał jakieś pytanie, to chociaż wiecie, jest tyle kanałów poświęconych zdrowemu odżywianiu i właściwemu odżywianiu i różnego rodzaju dietom, że ja im nie chcę robić konkurencji, bo to jest kanał hawciarsko-przyrodniczy. Ale czasem coś może, zwłaszcza chętnie będę się dzielić własnymi doświadczeniami i może po prostu wtedy coś powiem. Dobra. Udanego weekendu, kochani. Trzymajcie się, wielkie buziaki i do zobaczenia za tydzień w następnej kawce. Pa!